A jeśli szlachcic, duchowny, a nawet król lub cesarz dopuści się grzechu, poddani jego są zwolnieni od obowiązku posłuszeństwa. Jan Hus. Kiedy 6 lipca 1415 roku spłonął na Stosie jako heretyk. W mieście cesarskim Konstancji nad jeziorem Bodeńskim Jan Hus dokonała się zasadnicza zmiana w historii tego, co nazywamy Reformacją. Mianowicie po raz pierwszy doszło do tak wyraźnego wystąpienia i jego ukarania przez oficjalny Kościół. Człowieka, myśliciela, filozofia, teologa, który występował nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie przeciwko hierarchii i przeciwko tak zwanemu kościołowi instytucjonalnemu, a przede wszystkim papiestwu. Proces ten odbywał się w ciągu kilku miesięcy. Jan Hus przybył na samym początku Soboru Powszechnego w Konstancji, w końcu listopada 1414 roku, na wezwanie papieża Jana XXIII, był to antypapież w istocie, i na polecenie króla niemieckiego i przyszłego cesarza. Zygmunta Luksemburczyka, który zresztą zapewnił mu całkowitą bezkarność, wyposażając go w glejt, który zresztą potem nie został dotrzymany. No właśnie, Jan Hus zaraz po złożeniu zeznań został przez Komisję Soborową uznany za heretyka i aresztowany. Jego aresztowanie przeciągało się bez dalszych przesłuchań dość długo, ponieważ w tym czasie... Nastąpiły inne wypadki na Soborze w Konstancji, mianowicie ów antypapież Jan XXIII w obawie, że zostanie destytuowany, czyli zdetronizowany, uciekł z Soboru. Wtedy Jana Husa zatrzymano pod strażą cywilną w zamku Gottlieben i dopiero w marcu, kwietniu i maju Doszło do dalszej części rozprawy. A czego od niego chciano, co mu konkretnie zarzucano? Zarzucano mu w szczególności to, iż nie tylko występuje przeciwko hierarchii kościelnej, nie tylko występuje przeciwko organizacji kościoła, powołując się na pisma wybitnego teologa, Heresjarchy angielskiego Jana Wyklifa, ale na dodatek jeszcze dokonuje tego w sposób, który zagraża bezpieczeństwu Królestwa Czeskiego. W ten sposób znalazł się on równocześnie w konflikcie i z ojcami soborowymi, i z Kościołem Hierarchicznym, i z władzą świecką reprezentowaną przez Zygmunta Luksemburskiego. W momencie, kiedy Sobór na swoim posiedzeniu generalnym uznał jego nauczyciela pośredniego Jana Wyklefa, o którym wspomnieliśmy, za heretyka i potępił jego, to jest wyklifa teorię i tezy, wówczas nie było już odwrotu. Próbowano namówić Husa, aby odwołał zeznania. On jednak się nie zgodził i doszło do egzekucji. Przypomnijmy, Jan Hus spłonął na stosie. Poszukajmy przyczyn całej tej sprawy. Trzeba tutaj zwrócić uwagę w szczególności na trzy elementy. Jeden to mianowicie fakt, że na dwóch krańcach ówczesnej Europy chrześcijańskiej, mianowicie w Anglii i w Czechach, które należały do najlepiej pod każdym względem gospodarczym, społecznym i kulturowym rozwiniętych krajów rzeszy niemieckiej, do której należały. Od drugiej połowy wieku XIV i na początku wieku XV zaczęły się bardzo ostre wystąpienia antypapieskie, antykościelne, a następnie takie, którym nadano nawet w nauce współczesnej nazwę prereformacji. Ich twórcą był wspomniany już uczony teolog, doktor Uniwersytetu Oksfordzkiego, Jan Wyklew. Wieści o nauce Wyclifa przedostały się bardzo szybko do całej Europy, a zwłaszcza do Czech, które przeżywały okres wielkiego rozkwitu. Dostały się one tam w szczególności w momencie, kiedy zawarte zostały małżeństwa dynastyczne między królami angielskimi a królami czeskimi, chodzi tutaj w tym przypadku o Wacława IV. Jan Hus, który urodził się koło roku 1370 w południowo czeskim w miasteczku Husiniec, w biednej rodzinie, stąd nazywany był właśnie husem. Studiował na wielkim i wspaniałym wówczas uniwersytecie praskim i bardzo szybko zrobił tam karierę naukową. Wkrótce też został dziekanem jednego z wydziałów, tzw. wydziału sztuk Wyzwolonych, a w roku 1409 Rektorem, czyli głową Uniwersytetu Praskiego, który to Uniwersytet Praski, stał się pepinierą, rozsadnikiem nowej myśli reformatorskiej, która następnie uznana została za rebeliancką w stosunku do Kościoła. Obok Uniwersytetu Praskiego, drugim takim miejscem była tak zwana kaplica Betlejemska, która pod koniec wieku XIV otwarta i urządzona została w Pradze Czeskiej, i owa kaplica Betlejemska stała się jak gdyby taką trybuną, której od roku 1402 Jan Hus i jego przyjaciele głosili swoją naukę. Stale jednak mając nadzieję na porozumienie się zarówno z oficjalnym kościołem, jak i ze swoim władcą Wacławem IV. Ten rzeczywiście przez długi czas sprzyjał Janowi Husowi i jego zwolennikom, zwłaszcza zaś sprzyjała mu jego żona Zofia do tego stopnia, iż w roku 1409 w Kutnej Horze został wydany edykt królewski, powodujący, iż na Uniwersytecie Praskim, gdzie dotąd przeważali Niemcy, przewagę zdobyła tzw. nacja czeska, która właśnie wyniosła do urzędu rektorskiego Janachusa. Początkowo sprzyjał mu nawet arcybiskup praski, zbynek. Hazenburga, ale oni obaj, to znaczy i król, i arcybiskup praski, odwrócili się od Husa i jego zwolenników, w momencie, kiedy zaczął on bardzo ostro potępiać rozmaite praktyczne posunięcia jednego z ówczesnych trzech papieży, który wzywał do wnoszenia wielkich opłat i wielkich podatków na rozmaitego rodzaju cele świeckie, przede wszystkim na wyprawę przeciwko Turkom. Część z tych pieniędzy, z tych podatków miała również przypaść Wacławowi IV. To też nic dziwnego, iż wycofał on swoje poparcie dla Husa. Skutek był taki, że w roku 1412 Hus musiał uchodzić z Pragi, schronił się w niewielkim gródku południowo w południowo-zachodnich Czechach i spędził tam, Kilkanaście miesięcy na bardzo pilnej pracy. Wtedy powstały najwybitniejsze jego dzieła, w dużym stopniu zresztą napisane w języku czeskim. Tam też również został dokonany przekład na język czeski pisma świętego, na którym opierał się w szczególności Jan Hus. W tej sytuacji wezwany został i przez. Króla swego, Wacława IV, i przez króla niemieckiego, Zygmunta Luksemburskiego, który był bratem Wacława, i przede wszystkim przez Jana XXIII, do owej Konstancji, od której zaczęliśmy nasze rozważania, po to, by tam mógł się oczyścić z zarzutów. Jak wiadomo, jak widzieliśmy, do tego niestety nie doszło. Hus zginął. Na Stosie. Krzyczeli wszyscy przeciw mnie. Nie zauważyłem, abym w takim tłumie kleru miał przyjaciela oprócz ojca i jednego doktora Polaka, którego znam. Ludzie czeski, chcę, abyście wiernym panom z Królestwa Polski. Dziękowali i z wdzięcznością przechowali w sercu pamięć ich usiłowań, że jak wierni rycerze Boży i obrońcy prawdy, całemu soborowi się przeciwstawiali, żądając i domagając się uwolnienia mego. Śmierć Jana Husa niczego nie załatwiła, niczego nie zmieniła właściwie dała dopiero początek całej historii. Właśnie owa śmierć najpierw Husa. A potem jego najbliższego przyjaciela Hieronima z Pragi, doprowadziła do niesłychalnego nasilenia wystąpień antykościelnych, równocześnie i antyniemieckich na terenie Królestwa Czeskiego, a zwłaszcza bogatej jego stolicy, jednego z największych ówczesnych miast europejskich, Pragi. Wystąpiły tam, mianowicie, ruchy, Przede wszystkim oddolne warstw plebejskich, którym przewodził jeden ze zwolenników Jana Husa, mianowicie Jan Żeliwski. Doprowadził on do powstania w Pradze i w lipcu 1419 roku do tak defenestracji praskiej, to znaczy wyrzucenia przez zbuntowany tłum. Kilku rajców praskich przez okno, po czym zostali oni rozszarpani przez tłum. W tej sytuacji, oczywiście, nie można już było mówić o jakimkolwiek pokojowym załatwieniu tej sprawy, tym bardziej, że król Wacław IV, który i tak znajdował się w bardzo trudnej sytuacji, mianowicie już w roku 1400 został pozbawiony, przez panów niemieckich, tytułu cesarza rzymskiego, którym się poprzednio cieszył i był już tylko królem czeskim. Otóż u Wacław IV, na wieść o tym właśnie zamachu stanu, o owej defenestracji, zmarł na apopleksję. Wynikła sytuacja bardzo skomplikowana, mianowicie z jednej strony husyci dość zróżnicowani, występowali jednolicie. Przeciwko nowemu królowi, jeszcze wówczas oczywiście niekoronowanemu, mianowicie Zygmuntowi Luksemburskiemu, który był równocześnie królem Węgier, królem Niemiec, a wkrótce potem miał zostać cesarzem. I w ten sposób doszło w latach 1420-1436 do wybuchu bardzo krwawych wojen husyckich. Miały one charakter obustronnej agresji. Z jednej strony organizowano kilka, pięć czy sześć wielkich wypraw, zwanych krucjatami, przede wszystkim za sprawą soboru, jego papieża i Zygmunta Luksemburczyka, które kolejno były rozbijane przez czeskich husytów. Początkowo ich wodzem był wybitny ryces Jan Ziszka Strocnowa, a po jego śmierci jeden z jego współpracowników, Prokop Wielki, który zadał ostateczną klęskę owym krucjatom pod Domażlicami w roku 1431. Z drugiej strony, jednak sami husyci nie ograniczali się tylko do obrony, ale organizowali tak zwane wspaniałe wyprawy we wszystkich właściwie kierunkach także w stronę Polski aż ziem krzyżackich. Gdzie dotarli w porozumieniu z Polakami w roku 1433. Tak, ale znamy też i taki fakt z historii, że nieco wcześniej, w około roku 1428-1430, grupa Husytów dotarła do Częstochowy i zbezcześciła obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Blizny widoczne na jej obliczu to ponoć dzieło Husytów. Jaki był stosunek Polaków do Jana Husa, do Husytów, do całego ruchu Husyckiego? Polacy. Byli w tych sprawach stroną bardzo zainteresowaną, ale przede wszystkim dbali o pognębienie ostateczne Krzyżaków i dlatego bali się bardzo narażać nadto Zygmuntowi Luksemburskiemu, który stał na czele krucjat antyhusyckich. W tej sytuacji dochodziło do szeregu. Rozmów z husytami, bardzo zainteresowanymi w pozyskaniu sobie pomocy Władysława Jagielończyka lub kogoś z jego najbliższej rodziny, z jego dynastii, a Polakami. Już na początku lat dwudziestych Sejm Czeski w Czasławiu zaprosił Władysława na tron praski, ale Jagiełło, mimo że przybyła do niego delegacja bardzo uroczysta, nie przyjął tego zaproszenia. Przyjął je natomiast Witold, wielki książę litewski, ale też tam sam się nie pokwapił, kierując tam swego siostrzeńca Zygmunta Korybutowicza z niewielką stosunkowo zresztą armią. Ten właśnie Zygmunt Korybutowicz parokrotnie, trzykrotnie aż wspierał kolejnymi swymi wyprawami Czechów husyckich, lecz bez w gruncie rzeczy wielkiego skutku i wielkiej pomyślności. Z drugiej strony, bowiem w Polsce istniała bardzo silna, zwłaszcza kościelna, opozycja przeciwko wspieraniu husytów. Opozycję tę najpierw stanowił arcybiskup i pierwszy prymas Polski Mikołaj Trąba, jeden z wielkich ojców Soboru Konstancjańskiego, tego, który właśnie potępił i spalił na stopie Jana Husa, a następnie biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki. Nie tylko więc wydano szereg edyktów kościelnych, przeciwko husytom, ale również, co najważniejsze, w roku 1424 Władysław Jagiełło w Wieluniu zakazał rozpowszechniania husytyzmu w Polsce, przewidując szereg kar. Oczywiście sytuacja wewnętrzna ewoluowała, ale w Polsce nie było tak silnej jak w Czechach przyczyny dla Rozwoju ruchu husyckiego, to też jego przejawy były raczej drugorzędne. Co prawda, doszło w kilku miejscach do ostrych starć, nawet zbrojnych. Jedna z partii prohusyckich w roku 1439, a więc już po śmierci Władysława Jagieły, Doprowadziła nawet do bitwy pod Grotnikami z wojskami królewskimi, w której jej przywódca, Spytek z Melstyna zginął, a jego poplecznicy zostali ukarani. Drugi późniejszy tego typu epizod nastąpił w Wielkopolsce, gdzie Abraham ze Zbąszynia również wspierał Husytów, ale... Porzucił ich pod wpływem namów kościelnych na początku lat 40. i w ten sposób praktycznie ruch husycki, jako ruch reformacyjny w kościele w Polsce, wygasł. Zwłaszcza, że i owe dwa wystąpienia były raczej wystąpieniami politycznymi szlachty skierowanej przeciwko nadmiernym żądaniom finansowym. Kościoła, a nie ruchem ściśle teologicznym i reformatorskim. Jego ślady dostrzegamy tylko na uniwersytecie w Krakowie, ale są to ślady raczej drugorzędne. Jedyny właściwie taki wybitny herezjarcha, husyta z tego uniwersytetu, który musiał się potem salwować ucieczką aż na Śląsk, to był Uczony Andrzej gałka z Dobczyna, który zresztą na tym Śląsku spokojnie sobie mógł przebywać, a poprzednio również dosyć spokojnie w Polsce. Z kroniki Jana długosza. Lubo zaś czesi mieli bardzo małą wojska liczbę, jednakże jak tylko dowiedzieli się, że wojska niemieckie przebyły las. I na równinach czeskich rozłożyły się obozem, wyszli przeciw nim śmiało do boju. I już byli, zbliżyli się na dwadzieścia tysięcy stajań, gdy nagła przestrach jakiś, bez żadnej prawie przyczyny, na samą wieść o zbliżającym się nieprzyjacielu tak dalece przeraził umysły Niemców, że całe wojsko zadrżało i mimo tak wielką potęgę, nie ujrzawszy jeszcze nieprzyjaciela, uczuło się zachwianym. I rzekłbyś zwyciężone. Pierwsi książęta i panowie, jako i sam wódz margrabia Brandenburski poczęli uciekać i przerażeni jakby widokiem wielkiego niebezpieczeństwa pieszchnęli, zostawiwszy nieprzyjaciołom odbierzany obóz, tabory i pociągi wojenne, wszelkiego rodzaju bogactwa i biesiadnicze sprzęty. Bogate namioty perłami wyszywane, szaty, konie, działa w znacznej liczbie i wiele innych rzeczy wzbogaciły niezmiernie Czechów. Między którymi byli i niektórzy Polacy. Ruch husycki rozpadł się na dwa odłamy: umiarkowany, popierany przez rycerzy, czeską szlachtę, mieszczaństwo, część możnowładstwa i ruch radykalny. Byli to tzw. Tak taboryci. Jego zwolennikami były niższe warstwy społeczeństwa i ten odłam miał charakter narodowy, antyniemiecki. Doszło do ostrego starcia między tymi dwoma. Skrajnościami. W maju 1434 roku odbyła się bitwa pod Lipanami, w której umiarkowani Kalikstyni, sprzymierzywszy się z częścią katolików czeskich i przy milczącym wsparciu Zygmunta Luksemburskiego, zadali całkowitą klęskę taborytom. Po której ci już praktycznie potem nigdy się nie podnieśli. Ale oczywiście również utraciści, to jest ci bardziej umiarkowani, przeprowadzili swoje żądania. Mianowicie kolejny sobór powszechny w Bazylei doprowadził do tego, iż zawarto porozumienie między częścią. Umiarkowaną Husytów, a Kościołem Rzymskokatolickim i jego papieżem, ówczesnym Eugeniuszem IV. Mianowicie zostały zawarte tak zwane kompakty praskie, które najpierw podpisano wstępnie w Bazylei, a zaprzysiężono. Uroczyście już pobitie pod Lipanami w roku 1436. Te kompakty uznawały prawowierność tzw. czterech artykułów praskich, stanowiących podstawową wykładnię wiary husytów, zwłaszcza husytów umiarkowanych. Mianowicie była to wolność głoszenia Pisma Świętego i cały szereg spraw, Skierowanych przeciwko nadmiernemu bogacenia się Kościołowi, a nawet żądanie karania przez władzę świecką grzechów śmiertelnych. Kompakty praskie, które zatwierdzały owe artykuły, były następnie realizowane przez utrakwistów w sposób stosunkowo umiarkowany, co umożliwiło im utrzymanie się. U władzy. I było to wielkie zwycięstwo Husytów. Ale trzeba niestety przyznać, że krótkotrwałe stosunkowo. Już w roku 1462 papież wycofał uznanie kompaktów praskich, uznając Husytyzm za herezję. Dopiero jak wiadomo, nasz papież rozpoczął postępowanie mające wyjaśnić. Czy istotnie husytów należy traktować jako w pełni zasługujących na miarę heretyków? Ruch ten jednak przetrwał aż po dziś dzień w różnych swoich drobnych odgałęzieniach, w szczególności tak zwanych braci czeskich, chociaż potem nie odgrywał już wielkiej roli. I podsumowując, możemy chyba powiedzieć tak. W XV wieku Czechy stały się jednym z głównych ognisk ruchu proreformatorskiego na terenie katolickiej Europy. Zapłaciły za to jednak bardzo wysoką cenę, a proces Jana Husa jest jednym z najważniejszych, najbardziej istotnych, największych, jakie święta inkwizycja wytoczyła komuś, kto ośmielił się mieć odmienne zdanie w sprawach wiary.